Witam serdecznie. Nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem, a w dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o tym, które orzechy najlepiej chronią przed chorobami nowotworowymi. Zapewne u wielu z Państwa pojawiła się teraz zdziwiona mina. Gdzieś w umyśle przemknęła myśl typu: orzechy? Zapobieganie chorobom nowotworowym? Nic bardziej prawdziwego. Kiedy mówimy o zdrowiu i prewencji chorób, często na myśl przychodzą nam egzotyczne owoce i warzywa o silnie ugruntowanym marketingu. Niemniej jednak orzechy powinny znaleźć się na czele tej listy. Dlaczego? Zatem zanim przejdziemy dalej do konkretów, powiedzmy dosłownie dwa słowa o tym, co sprawia, że orzechy są tak wyjątkowe w zakresie zapobiegania właśnie chorobom nowotworowym. Otóż orzechy to bogata w składniki odżywcze grupa produktów spożywczych. Oferuje ona bowiem nieznaczne ilości węglowodanów, co jest dla nas istotne, ale spore ilości błonnika, a także szeroki wachlarz nienasyconych kwasów tłuszczowych. Orzechy są cenione ze względu na korzystny wpływ na insulinooporność, ograniczając tym samym ryzyko cukrzycy i zespołu metabolicznego, a także mają korzystny wpływ na choroby sercowo-naczyniowe. A za co nasz organizm powinien pokochać orzechy? Nie chodzi jedynie o ich smak. Prozdrowotne znaczenie orzechy zawdzięczają polifenolom, ale również nienasyconym kwasom tłuszczowym. A skoro już to wiemy, to odpowiedzmy sobie na pytanie: w jaki sposób spożywanie orzechów chroni przed nowotworami i czym tłumaczy się działanie przeciwnowotworowe orzechów? Z pewnością odpowiedź znajdziemy w ich składzie, o czym wspomniałem już wcześniej. Znaczenie ma obecność polifenoli, a w tym dla przykładu bardzo ważnego, czyli kwasu elagowego, hamującego proces angiogenezy, czyli tworzenia się nowych naczyń odżywiających komórki nowotworowe. Poza tym związek ten stymuluje apoptozę, czyli zaprogramowaną śmierć komórki nowotworowej. Ważną rolę pełnią również nienasycone kwasy tłuszczowe, zarówno jedno, jak i wielonienasycone, które powodują, że orzech jest wysokiej klasy antyoksydantem. Jakie zatem działanie na nasze ciało wykazują te związki? Otóż w wyniku ich spożywania spada ryzyko tworzenia się wolnych rodników i uszkodzenia naszego DNA. Oczywiście na pakiet korzystnych właściwości orzecha składa się również obecność witamin, m.in. przeciwutleniających tokoferoli czy kwasu foliowego, mającego zdolność naprawy naszego materiału genetycznego. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie: na jakie nowotwory orzechy mają prewencyjne lub też inne korzystne działanie? Orzechy wykazują aktywność przeciwnowotworową u ludzi w kierunku raka piersi, prostaty, ale także jelita grubego. Dlaczego w literaturze kwalifikuje się orzechy do czynników chemoprewencyjnych i co to oznacza? Oznacza to, że są w stanie zahamować, odwrócić lub też opóźnić proces karcynogenezy, czyli powstawania nowotworów. Potwierdzeniem jest chociażby metaanaliza z 2016 roku, w której jednoznacznie wskazuje się, że spożycie orzechów zmniejsza ryzyko nowotworu, ale również cukrzycy czy też chorób układu krążenia. Co więcej, w badaniu pojawia się ciekawa statystyka, która mówi, że ponad 4 miliony przedwczesnych zgonów w 2013 roku na terenie m.in. Ameryki, Europy, Azji Południowo-Wschodniej wynika z niedostatecznego spożywania orzechów, to jest porcji poniżej 20 gram dziennie. Oprócz tego w niektórych dietach orzechy stanowią ważną ich część. Jedną z nich jest dieta śródziemnomorska, której przestrzeganie ogranicza zachorowalność na choroby sercowo-naczyniowe. Jak pokazują jednak badania naukowe, może mieć również korzystny wpływ i ograniczać ryzyko nowotworów. Potwierdzenie możemy znaleźć w przeglądzie z 2017 roku, w którym wykazano, że stosowanie tej diety ogranicza ryzyko zgonu z powodu raka, ale także zachorowalność na nowotwór jelita grubego, piersi oraz prostaty. Podobne założenie odnośnie tej diety wysnuto w 2018 roku odnośnie raka piersi oraz raka płuc. Poniżej przedstawię kilka badań potwierdzających wpływ orzechów na przeżywalność, ryzyko nawrotu czy też zgonu z powodu właśnie nowotworów.
Rozpocznijmy od wpływu orzechów na nowotwór okrężnicy. Rak okrężnicy to jeden z rodzajów nowotworów jelita grubego, który największe żniwa zbiera u mężczyzn po 60 czy też 70 roku życia. Czy poprzez modyfikację naszej diety możemy ograniczyć jego ryzyko? Poniższe dane potwierdzają korzystny wpływ orzechów. W 2018 roku opublikowano badanie naukowe, w którym udowodniono zależność pomiędzy spożywaniem orzechów a spadkiem ryzyka nawrotu i zgonu u pacjentów chorujących na raka okrężnicy w trzecim stadium. W badaniu wzięło udział ponad 800 osób, a dane zbierano przez kilka lat. W badaniu stosowano różne orzechy, aczkolwiek lepsze rezultaty osiągnięto dla orzechów drzewnych niż ziemnych. Warto zauważyć, że wśród czynników ryzyka tego nowotworu wymienia się insulinooporność, cukrzycę typu drugiego, ale także zespół metaboliczny. Zależność tę potwierdza badanie z 2003 roku, w którym pacjenci z nowotworem okrężnicy i cukrzycą wykazali większy wskaźnik śmiertelności i nawrotów w porównaniu do pacjentów z nowotworem, ale bez cukrzycy. Korzystne efekty płynące ze spożywania orzechów widać również w zakresie prewencji nowotworów piersi u kobiet. Potwierdzenie tych zależności znajdziemy w dwóch poniższych badaniach naukowych. Jedno z nich to badanie z 2012 roku, w którym sprawdzano, czy dieta śródziemnomorska wpływa na poziom ryzyka raka piersi. Obserwacja była prowadzona na małej grupie kobiet i potwierdzono ochronny wpływ tej diety na ryzyko właśnie tego raka. Korzystny wpływ orzechów na ryzyko raka odnotowano również w badaniu z 2021 roku. Jego celem było określenie wpływu regularnej konsumpcji orzechów, np. ziemnych, ale także i drzewnych, na ryzyko nawrotu i śmierci z powodu raka piersi, ale u kobiet, które już z tym rakiem wygrały. W jednozdaniowym podsumowaniu czytamy, że osoby regularnie spożywające orzechy cechowała wyższa przeżywalność po przechorowaniu nowotworu piersi, jak również mniejszy odsetek nawrotów choroby. Teraz przejdziemy do nowotworów męskich. Omówię wpływ orzechów na prewencję raka prostaty. Twarde statystyki pokazują, że rak gruczołu krokowego to zabójczy nowotwór, który zajmuje wysokie, bo drugie miejsce w aspekcie śmiertelności u Polaków. Badania jednak pokazują całkiem obiecujące rezultaty odnośnie tego, jak orzechy mogą chronić przed chorobami układu krążenia, ale głównie tego, co nas dzisiaj interesuje, przed rakiem prostaty. Potwierdzenie tej, jak się okazuje, nie tylko teorii, znajdziemy w badaniu z 2008 roku. 8-tygodniowe badanie połączone z suplementacją 75 g orzecha włoskiego miało pozytywny wpływ na poziom markerów mających znaczenie dla kondycji prostaty i procesu diagnostycznego, ograniczając liczbę fałszywie dodatnich wyników. Dla przypomnienia, temat orzechów pojawił się już na moim kanale, dlatego zapraszam również do obejrzenia właśnie tego odcinka, który w całości poświęcony jest orzechom włoskim. A my przechodzimy dalej. Orzechy mogą również wpływać na ryzyko pojawienia się raka trzustki. Rak trzustki jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów ze względu na to, że jest bardzo późno diagnozowany. Dostępne informacje, m.in. w metaanalizie z 2021 roku, dostarczają wiedzy, że wzrost spożycia orzechów o 5 g na dzień wiąże się z 3% spadkiem zachorowania na raka trzustki, zaś dla raka okrężnicy tą wartość szacuje się na 6%. I tutaj tylko na sekundę zatrzymam się i nieco odbiegnę od tematu głównego, ale odniosę się jeszcze raz do raka trzustki. Szanowni Państwo, badania naukowe pokazują, że zubożenie naszej diety o każde 100 mg magnezu dziennie zwiększa ryzyko pojawienia się raka trzustki o 24%. Zależność ta oczywiście działa w drugą stronę, czyli zwiększona podaż magnezu w znaczący sposób redukuje ryzyko pojawienia się właśnie tego raka. Informację tę kieruję do osób w szczególności narażonych na pojawienie się raka trzustki, a są to osoby nadużywające alkoholu, osoby z cukrzycą, palące papierosy oraz te, które mają znaczną nadwagę. To właśnie im polecam zadbanie o magnez we własnej diecie.
No ale wróćmy jeszcze na chwilę do orzechów, raka trzustki i ponownie do cukrzycy, bo wiemy już, że choroba ta jest czynnikiem rozwoju właśnie tego nowotworu, czyli raka trzustki. Jak dowodzi badanie naukowe z 2013 roku, spożywanie orzechów może obniżyć ryzyko zachorowania na cukrzycę, która, jak powiedziałem wcześniej, jest czynnikiem ryzyka rozwoju raka trzustki. A o jakich ilościach mowa? W badaniu naukowym oszacowano, iż 28 gramów orzechów, ale nie dziennie, lecz już przynajmniej 2 razy w tygodniu, zmniejsza ryzyko pojawienia się cukrzycy. Mowa oczywiście o cukrzycy typu drugiego. Podsumujmy zatem przedstawione fakty z dzisiejszego odcinka. Znaczenie w prewencji raka mają właściwie wszystkie orzechy. Jednak największy wpływ obserwuje się w przypadku orzechów drzewnych. Wspólnym wnioskiem dla większości badań potwierdzających właściwości przeciwnowotworowe orzechów jest to, że regularne spożywanie orzechów jest odwrotnie proporcjonalne do ryzyka zachorowania czy też zgonu z powodu nowotworów. Mówiąc prościej, konsumpcja orzechów zmniejsza ryzyko zachorowania, ale także śmiertelność z powodu chorób nowotworowych. Część badań zaleca spożywanie codziennie lub też minimum przynajmniej 2 razy w tygodniu. Najczęstsza porcja wahała się od 20 do 30 gramów dziennie. A co jeszcze przemawia za ich włączeniem do naszej diety prócz prewencji chorób nowotworowych? Część badań wskazuje, że ich spożywanie wpływa na zmniejszenie ryzyka cukrzycy, chorób układu krążenia, co można tłumaczyć składem orzechów, między innymi zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych, ale także polifenoli, które w największej ilości znajdziemy w orzechu włoskim. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do kolejnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.